I wracamy do małoletniego Bogisława. Jak, co się, na kogo wyrośnie? Czy przetrwa? Jak to będzie wyglądało? Po pierwsze musimy odeprzeć najazd wikingów, którzy chcą podbić Prusy po raz kolejny. Dobra. Czyli skupmy się na tym. Teraz tak, co do edukacji. Nasza regentka, spójrzmy raz jeszcze na jej cechy. Zadowolona, poszukiwaczka przygód. Czyli jest hojna, pracowita, odważna, cierpliwa, budowniczy fortuny. Wydaje mi się, że ona jednak, tak, ona by, biorąc pod uwagę jej charakteru, to by preferowała jakąś bardziej ekonomię i cierpliwy rozwój, dalekosiężne inwestycje. Odwaga może jest troszkę za tym, żeby króla wychować wojskowo, ale... ona podejmie decyzję, że Bogisław będzie, pomimo tego, że jest nadpobudliwy, będzie nauczany tak, w kwestiach ekonomicznych głównie. I czy... I chcielibyśmy doskonałego nauczyciela dla niego jakiegoś. Czy kogoś takiego mamy? Czy może osobiście powinna... W sumie chyba osobiście powinna go nauczać. Bo jednak jest regentką, czyli chce mieć jak największy wpływ na króla. A poza tym nie mamy chyba nikogo lepszego. Okej, okay, on byłby dobrym zarządcą, teoretycznie. Ten Tadżyk, jeden z naszych czempionów. Tadżyk muzułmanin. Pytanie, czy ona się zgodzi, żeby on ją nauczał, bo jest bardziej kompetentny w tych kwestiach. Chociaż nie, on ma tutaj... O, mistrz filozof. Okej, ona osobiście go wychowa. Nasza ciotka Krystyna. Tak, czyli wykorzystuje na maksa swoje wpływy jako regentki. Używam jakichś modów? Tak. Rise, Viet i Obfuscate. Okej. Okay. Nasz stryj Jarosław o 1000 twarzy dołączy do wojny po naszej stronie. Troszkę mnie niepokoi, że prestiżu nam ubywa. Okej, moglibyśmy zapłacić trybut. Ale wtedy się zadłużymy. Odeprzemy ich. Okej, najlepszym dowódcą będzie ten najemnik. Czyli niech on dowodzi. I kierujemy się do Prus, bo to jest celem wikingów. Okej, nadchodzą. Poczekamy na dogodny moment, być może poczekamy na przybycie sojuszników. Przybywają tutaj 3600 serbołużyczan. Okej, wpadli w panikę, się wycofują. Chcemy ich złapać w dobrym terenie. To nie jest idealny teren. Czyli przeprawmy się za tą rzekę. Poczekajmy na sojusznika. Okej, sojusznik czeka. O, nie zdąży ich tu zaatakować? Zdąży. Dobra, zaatakujemy tutaj w lesie. Tylko niestety straty będą bardzo złe dla nas, bo wtedy te frakcje buntownicze mogą faktycznie się zbuntować. Czyli miejmy nadzieję, że ci serbołużyczanie szybko to przybędą. Przewaga taktyczna po naszej stronie, ale nasi włócznicy i ciężka piechota skontrowana. Okej, ten Hołsjar zranił ich dowódcę. I przybywają posiłki, nasza przewaga rośnie. Nasz czempion Snowit ranny. Kolejny czempion zraniony, ale wygrywamy.
I dobra, świetnie. Najazd wikingów odparty. Doskonale. O, i zyskujemy dużo prestiżu, który bardzo nam się przyda. Okej, okay, odwołać armię. Kryzys zażegnany. Dobra. Jak wygląda sytuacja z frakcjami w tej chwili? Pod kontrolą. Dobra. Omen. Okej, okay, jakiś lokalny mistyk nalegał, żeby zobaczyć naszego małego króla trzyletniego w tej chwili Bogisława. Znaki. Znaki tobie nie sprzyjają, panie. Wyprułem wnętrzności kwoce i krew pokazała mi twoją przyszłość. Jest mroczna i pełna śmierci. Ach. Wow. Okej, okay, cóż, to troszkę... Okej, okay, to troszkę jest mroczne, odpowiada nasz trzylatek. Okej, okay, przez 10 lat będzie miał... O cholera, paskudną karę do zdrowia. To nie jest dobre. Okej, okay, to nie jest dobre. Dzieci mogą umrzeć na jakieś choroby, troszkę nieco łatwiej. Okej, okay, poprawiamy kontrolę w Worbasy. Co jest dobre. Leszek utrzymał się na tronie, ale tak. Spójrzmy na wyrazy twarzy naszych wasali. Patryk, okej, okay, niezbyt nas lubi, ale mamy sojusz z nim jednak. Ten Wiking też nas nie lubi. Leszek, Tomasz też nas nie lubi. Jaromił, okej. Okay. Nie jest fatalnie. Leszek nas nie lubi. Branisława. A, to jest ta przyjacielka naszego ojca. Też nas nie lubi. Po nim ciężko powiedzieć i... O, Drosuk nawet zadowolony. Brutalnie poraniony. Okej, on może nie przetrwać tego w sumie. Jak dobry jest medyk i pielęgniarka? To jest ona. Ona nie jest fatalna. W sumie nie jest fatalna. Dobra, czekamy na 4 lata. Okej, okay. Zapraszamy dzieci na zabawę. To jest jedyna rzecz, którą nasz król może tak naprawdę robić. Okej, okay. Zaprośmy dzieci do rany. 11 gości przybędzie. Okej, okay, czyli to z rodów naszych wasali. Dużo ranów. Okej. Okay. To są przyszli wasale teoretycznie, czyli budowa relacji z nimi już od lat dziecięcych może mieć potem pozytywne reperkusje w przyszłości. O! Okej, okay. Regentka robi dobrą robotę. Wycisnęła od Drosuka drugiego jakąś daninę. Mamy troszkę złota, dostajemy. Okej, okay, mój brat... Wicław. Jest niezwykle spokojnym dzieckiem, w przeciwieństwie do brata. Kiedy inni dziko, tak, biorą udział w jakichś dzikich zabawach, to Wicław po prostu obserwuje to z kąta. Dużo nie mówi. I tak, zawsze nad czymś myśli. Okej, okay, czyli nasz brat będzie zamyślony. Okej, okay, czyli regentka wybierze też kierunek edukacji jemu. Jemu dajmy wiedzę, bo może, dla odmiany. I jego w sumie niech wychowa ten champion, ten Tadżyk, bo on miał bardzo dobrą wiedzę. W sumie ona też jest dobra, ta Maj Darot. W sumie niech ona go wychowa. Albo nie, bo tamten miał mistrza filozofa, byłby lepszy chyba. Tak, ten Housiar. Okej. Okay. A, w sumie tutaj też jest argument za tym, że moglibyśmy go wysłać jako zakładnika do, kurde, Niemiec. Bo ja się bardzo obawiam ataku Niemiec. Królestwa Wschodniofrankijskiego. Armię ma, podejrzewam, z 1/3 bardziej potężną niż nasza. Hmm.
Chyba tak zrobimy, chyba, okej, okay, dobra. Chyba decyzja polityczna i wyślemy tego brata jako zakładnika do królowej Matyldy, która jest naszą babką. Tak, tu szkoda, że nie możemy zawrzeć sojuszu. A, w sumie to by była ta opcja. Wysyłamy brata. To jest największe niebezpieczeństwo. To jest najpotężniejszy sąsiad, który ma roszczenia do naszych ziem. No, ewentualnie Matyldę mógłbym wysłać tam. Okej, wyślijmy Matyldę. 5-letnią już w tej chwili. Okej, zgodzi się. Dobra. Czyli Matylda rusza na dwór babki królowej Matyldy. O kurde, co? Co? Kurde! Okej, nasz władca jest na zewnątrz, bawiąc się, kiedy nagle to widzi. Okej, sznurek rozsypanych słodyczy, który prowadził na schody. Na szczycie tych schodów natrafił na wiadro, które zwisało nad krawędzią. Jednak kiedy próbował po nie sięgnąć, to zaczął spadać i w końcu zamyka oczy i nie żyje. Okej, zamordowany. Kurde, ktoś zamordował Bogisława. 4 lata. O, cholera. O, kurde. Kurde! Okej, co jest grane? Kto jest mordercą? Trzeba dochodzenie zrobić. To już jest któryś przypadek. Ale w sumie, okej, to zły omen jednak, tak, ten wieszcz szalony. Te wnętrzności kury mówiły prawdę. Okej, dobra, gramy Wicławem 3-letnim. A, ale to mi się podobają mi się te plot twisty, ale trochę jest, kurde, bardzo niebezpiecznie. Okej, dobra, czyli gramy Wicławem, jednak tym spokojnym, tym zamyślonym 3-latkiem. Okej. Wow. Okej, czy muszę radę od nowa robić? Tak, okej, dobra. I nie mam, nie mam chyba sojuszu z Patrykiem. Czyli musimy ten sojusz odnowić. Okej, tu nie możemy sojuszu, czyli z nimi nie możemy sojuszu tak naprawdę. O! Będę zignorowany. Przyjmijmy go do rady, być może wtedy się zgodzi. Kurde, znowu będzie ryzyko buntu, cholera. Chyba nie warto przekonywać do siebie tych dwóch wasali. Oni i tak będą chcieli niezależności, tak mi się wydaje. Czyli chyba nie przyjmiemy ich do rady, tego Leszka i Juliusza. Tak, lepiej będzie zbudować bazę lojalnych wasali wśród tych, którzy nie będą... Tak, bo... Oni dołączają do tych frakcji, bo mają ziemię poza naszymi ziemiami, ziemiami de jure. Tak naprawdę. Dobra, czyli tak, skarbnik. Patryk. I czy teraz mógłbym sojusz z nim zawrzeć? Nie. Kurde. O, moglibyśmy księstwo Szlezwiku utworzyć, co da nam prestiż, który jest teoretycznie użyteczny, ale będzie kosztował złoto. Mistrz szpiegów. Okej, ja potrzebuję tu kogoś... Dobra, regentka podejmuje decyzję, chyba że to ona jest morderczynią. Okej, tu nie daje wasala, tylko daje kogoś, kto, kurde, detektywa, który wykryje tego mordercę. To czy mamy kogoś z dobrymi spiskami? Strasza. Strasz? Zbadaj sprawę, detektyw Strasz. Tak, przerywaj spiski. Okej, wojewoda. Dawaj tu Jaromiła Jednookiego. I dyplomata, niech to będzie Tomasz. Nieustraszony. Okej, poprawię relacje wewnętrzne. Umocnij kontrolę do końca w Worbasy, okej.
Wykrywaj spiski, zbieraj złoto. Dobra. Kurde. Wow, dzieje się. Cholera, jasna. Okej. Okay. Czekamy na dalszy rozwój wypadków. To mi pokazuje, że mam nowe artefakty, ale nie mam. Nie wiem, dlaczego mi je pokazuje. Dobra. A, i jakich artefaktów używamy? Tych samych, okej, okay, dobra, może być. Sobie to jest... O, tu... Okej, wpadły nowe artefakty. Skąd mam irlandzki miecz? Skąd ja mam ten miecz? Zobaczmy historię tego artefaktu. On jest lepszy niż ten? Zielone są lepsze czy niebieskie? Plus 4, plus 0, 12, plus 6. A, okej, dobra, Barnim go już miał. A, w bitwie pod Grubinem go zdobył. To było w czasie... A, w czasie wojny z Danią to zdobyliśmy. Zdobyliśmy, okej. Okay. Spoko. Dobra, tu nic nowego nie mamy. Chyba nie będę nic innego tutaj używał. Nie, 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 nie ma sensu tego robić. Może jakiś prywatny ochroniarz? Jest argument za tym. A, nie mamy też mistrza karawany, też testera jedzenia, albo moglibyśmy nająć. Albo czyśnika. Ale chcemy jednego, o, może osobistego czempiona. Nie, gwardzista, on zapobiega morderstwom. Okej, okay, potrzebujemy gwardzisty. Możemy mieć dwóch nawet. Okej, okay, Housiar, nauczyciel, o! Okej, okay, to, o, to mi się nawet podoba, to jest podobnie jak ten, zapomniałem jak się nazywał, ten w Grze o Tron, który Arię szkolił. Też egzotyczny tutaj, jakiś wojownik, filozof. Czyli on jest nauczycielem i będzie też ochroniarzem, gwardzistą, osobistym naszego króla. Okej, okay, dobra, kurde. To jest moim następcą w tej chwili? Siostra. Matyldo. Okej, okay, poczekajmy na nowy miesiąc. Za 6 miesięcy mija kontrakt najemników. I wtedy ta frakcja może się zbuntować. I do niej dołączyć może także oczywiście Patryk. Możemy mu przekazać artefakt. Co być może byłoby warte rozważenia. Być może wtedy byśmy go zawarli z nim sojusz. Ja chyba przekażę mu jakiś artefakt. Nie używamy tych regaliów, są stare. Przekażmy mu to. Opinia się poprawiła. Czy na tyle, żeby zawrzeć z nim sojusz? Poczekajmy jeszcze miesiąc. Dworskie wydarzenie. Prorok w halach. Okej, okay. Housiar chce nas na islam nawrócić. Tak, chce nawracać innych, ten nasz nauczyciel na islam, co nie jest idealne. Możemy go wykopać z dworu. Albo możemy go uwięzić. Jeżeli będziemy to tolerować... Okej, okay, Housiar będzie, okay, będzie mniej lubiany po prostu. Będzie mniej lubiany. I mamy na niego haka też, jakby coś, jakby co. A kto po siostrze? Wtedy jakaś boczna linia. A właśnie możemy zobaczyć w sumie. A, Patryk będzie kolejny. Czyli on jest najbardziej podejrzany, jeżeli chodzi o dokonanie mordu. Bo on, tak, on teoretycznie najbardziej z tego skorzysta. Czyli to jest podejrzany numer jeden. De facto. Okej, okay, czy mogę z nim sojusz zawrzeć teraz? Nie, nie mogę. Kurde. Okej, okay, pozycja regenta wzrasta. Czyli to zostało. Dobra. Inspiracja artefaktu. Skrzynka, nie.
Złoto trzymamy na najęcie najemników awaryjnie. W razie czego. Mogę go nawrócić za pomocą haka. A, w sumie? Okej, to jest dobra decyzja. Regentka chyba by tego dokonała. Wydaje mi się, że nasza regentka by tego dokonała. Okej, nie ma gwarancji. I może w sekrecie dalej być muzułmaninem, tak czy inaczej. Okej, zgodził się ogólnie. Ale w sekrecie może być... tak, może dalej to wyznawać. Zobaczmy też, czy ja przy... Nie, nie mam żadnych... wiedzy o żadnych sekretach. Okej, 4 latka, odpalimy te zabawy. Miejmy nadzieję, że nasz władca dożyje do przybycia rówieśników. Kończy się kontrakt z najemnikami, czyli jeden się skończył. A, kurde, dołączył do tego. Okej, musimy uważać, nie możemy tracić wojsk. Też pytanie, czy mógłbym z nią zawrzeć. Nie, nie mogę, nawet nie ma takiej opcji. Ale z nią mamy w sumie pakt o nieagresji, bo wysłaliśmy siostrę. Jest tam, tak? Nie, jest w ranie, kurde. Zaoferujmy ją. A, exchange hostages? A, możemy wymienić. A nie, nie zgodzi się. Czyli mogę jedynie zaoferować. Okej, zaoferowanie to nic mi nie daje tak naprawdę, nie? To wtedy ona będzie miała gwarancję, że ja nie zaatakuję, czyli jeżeli to nie jest wymiana, to nie ma za bardzo sensu. Okej, dobra, nie będziemy tego robić i wychowajmy w takim razie Matyldę. Czyli ona jest czarująca. A, ma już dyplomację wybraną i tylko potrzebuje nauczyciela, jakiegoś dobrego dyplomaty. W sumie to jest zawsze mieliśmy problem z dyplomatami dobrymi. W sumie regentka. Regentka też niech ją nauczy. Okej, przybywają coś pretendenci. Okej, dobra, zobaczmy, jak sytuacja wygląda teraz, kiedy nie mamy najemników. Czekajmy miesiąc. Nasz ojciec ile ma lat? 3 cały czas. On zawsze przegrało wojnę z Białą Rusią, okej. Niebezpieczna sytuacja, ok. Musimy trzymać złoto przynajmniej na najęcie jednej kompanii najemników, kiedy będzie taka potrzeba. Ale, o, ktoś zmarł. O, ok, nasza babka, prababka. Czyli potrzebujemy nowego kapłana. Dobra, dajmy Hołsjara, bo kurde, on jest... Tak, dopiero co się nawrócił, ale niech będzie naszym kapłanem też. Bo jest, kurde, dobry. O, nawet jest nowicjuszem medykiem. Kurde, on jest utalentowany. I powinien przyspieszyć to nawrócenie. To już kilka streamów nawracamy. Tą prowincję. A propos, zobaczmy, czy gdzieś poza naszymi granicami religia się rozprzestrzeniła. W Czersku, ok? Czyli bardzo powoli, ale się rozprzestrzenia. A dopiero teraz zniknęli najemnicy. Władza Krystyny, ciotki Krystyny rośnie. I mamy niebezpieczną frakcję. Okej. Kurde. Okej, Drosuk z Prus też dołączył do tej frakcji.
Wow, paskudnie. Paskudna sytuacja. Brutalnie ubity. Gdyby on zmarł, to było idealnie, ale... Z nim mamy chyba najlepsze relacje, czyli regentka spróbuje uratować sytuację i mianuje go mistrzem szpiegów. Bo z nim nie mogę sojuszu cały czas, nie? Chociaż jego w sobie wywalić. Bo i tak dołączył do frakcji. A nie, dobra, wywalmy strasza i dajmy tu... Drosłka drugiego. Chociaż, o, byłby dobrym skarbnikiem. Dobra, okej, wywalam Patryka i daję drosłka drugiego. I być może to przekona drosłka do tego, żeby opuścić tą frakcję. Troszkę spaliliśmy mosty tutaj z tym Patrykiem jednak. To jest minus. Okej, okay, nie, nie pomogło. Przekazać mu artefakt. Przekażmy mu jakiś słaby artefakt. Dajmy tego robaka na sznurku. A, nie przyjmie tego, cholera. Kości do gry drewniane. Ten mój nauczyciel mnie nie lubi? A, no tak trochę po wyrazie twarzy widać, ale nie wiem, czy to jest koniec świata. Muszę pytanie, czy on w to jest na czy nasz kapłan w sekrecie jest muzułmaninem cały czas? Dobre pytanie. Okej, okay, dobra, będzie wojna domowa. Dobra, spróbuj nająć najemników. Czy poczekać jeszcze, cholera. Kurde, niebezpieczna sytuacja. Mamy 4 lata, zaprosimy dzieci na zabawę. Okej, okay, okej, okay, chyba nie mamy wyboru i zaaranżujemy mariaż Matyldy. Ma 7 lat. I chyba tak zrobimy. Jarldom, Jorviku, Wiślanie. Jorvik, czyli York, nie? W Anglii. Zobaczmy, jak to wygląda. Jarldom, Jorviku. Jest dość rozległe. Dawaj, będziemy mieli z Danelaw sojusz. Ponieważ ten Jarl Jorviku stanie się za chwilę królem Danelaw. Czyli tego tutaj dość dużego królestwa wikingów na Wyspach Brytyjskich. Okej, okay, to jest... Tego potrzebujemy. Czyli robimy... Zabieramy ten sojusz. Jest nastolatkiem. I mamy sojusz z Cecylią Holmfirsdottir z Jorviku. Okej. Okay. Tylko tak, ona toczy wojnę przeciwko obecnemu królowi, Refilowi, którego jednak powinna dosłownie za chwilę obalić. I tak, ona będzie królową Danelaw. Za chwilę chyba. Jest. Okej, okay, mamy potężnego sojusznika. A gdybym poczekał, gdybyśmy poczekali, to mogłaby się nie zgodzić na ten sojusz, będąc królem. A ponieważ wtedy była tylko jarlówną, to udało się to zaaranżować. Świetnie. Czyli to jest dobre? Tylko nie wiem, czy się liczy do tych kalkulacji. Chyba nie.
Czyli będzie wojna domowa. Pytanie tylko, czy z naszymi sojusznikami będziemy w stanie się obronić. A Wiślan też nie brałem, bo by nas wciągali w jakieś tu dziwne, losowe wojny. I odwracali uwagę. O, nie mam już sojuszu z Serbą. Czy ja nie miałem z nimi sojuszu? A, kurde. A, nie mam już z nimi sojuszu. To, a, to poprzedni młody król miał sojusz. Okej, okay, przybywają dzieciaki na zabawy. Okej, okay, czyli zobaczmy, kogo my tu mamy. Mamy Ryszarda, syna i następcy księcia Jaromiła Jednookiego. Okej. Okay. Czyli jeżeli zbudujemy z nim dobre relacje, to zaprocentuję. Mamy także Grację, córkę księcia Leszka z Polan. A także mojego krewniaka Drosuka. Syna Drosuka II z Prus. Okej. Okay. Czas na zabawy. A, mój kapłan mnie publicznie potępia. Okej. Okay. W sumie to nie jest dobre. To niewiele zmienia, bo nie ma holdingów kościelnych, tak czy inaczej, u nas na naszych ziemiach, ale... Tak, to nie jest idealne. Czy chciałbym poprawić z nim relacje? Przekażmy mu jakiś artefakt mało znaczący. Dajmy mu tą przysługę, pani. Nie wiem, czy to wystarczy? Chyba nie. Tylko ja nie mogę go wymienić na stanowisku chyba. A nie, mogę jednak, okej. Okay. Mai, ta nasza antykwariuszka i medyczka, coś ukrywa najwyraźniej. Ale Ryszard i Jaromił chcą... Ryszard, syn Jaromiła, chce pograć w szachy. Co nasz władca powinien zrobić? Weźmy opcję numer 1. Poprawmy, tak, zagrajmy w szachy, poprawmy relacje z Ryszardem. Okej, okay, być może to nie jest dobre, że jest nauczycielem, kapłanem i gwardzistą w sumie. Okej, okay, Gracja, córka księcia Leszka i nasz władca. Okej, tu możemy, tak, za jakieś muszelki kupić coś od handlarza. Okej, spróbujmy. A nie, okej, to nie pasuje do charakteru naszego władcy, że jest zamyślony. Dobra, czyli własny stragan zróbmy. To będzie troszkę więcej stresu, ale lepsze zarządzanie przez jakiś czas. O, nowa kultura, lubuska. Wow, zobaczmy. O, oh, wow, wow. Kultura polska jest tylko na Śląsku. Nasz wasel utworzył kulturę lubuską. To ciekawe. Czyli zobaczmy. Rajdy konnych, ksenofilowie, kultura filozofów. To ciekawe. Myśliciele, którzy są skromni. A, interesujące. Tak, i akceptujemy tą kulturę dość mocno, 67%. Gotuj z masełko, dzięki za przedłużenie suba także. 2 lata, nowa korona. I ewenement, pierwsza wiadomość na czacie. Jeszcze nie grałem w tę grę. Lepiej grać samą podstawkę, czy od razu DLC, któreś lepiej? Wydaje mi się, że podstawka najpierw, żeby tak, troszkę pograć, poznać mechaniki, bo każde DLC dodaje nowe mechaniki. To może być troszkę za dużo, zbyt skomplikowane naraz. Wspinaczka, zobaczmy. Okej, mój krewniak Drosuk wspiął się na największy głaz w okolicy i gestykuluje, żeby nasz młody król zrobił to samo. Okej, nasz władca jest zamyślony, czyli to będzie wbrew jego charakterowi, nie będzie ryzykował. Weźmiemy opcję numer 2. Okej, jak tam ta rebelia? Wybuchnie za 14 miesięcy. Wszystko na to wskazuje. Okej, okay, znowu nasz władca bawi się z Gracją.
córką księcia Leszka. O, mamy Patryka, który jest bardzo możliwy mordercą ojca naszego króla i brata. Co powiecie, dzieci? Czy podszkolić was tu w sprawach wojskowych? Nie. Nasz ojciec będzie tego unikał. Znaczy nie, będzie obserwował. Okej, okay. Czyli jego zdolności dowodzenia się delikatnie poprawią, ale popsuje relacje z nimi. Okej, okay, to tyle. Jeżeli chodzi o zabawę, zdobywamy odrobinę prestiżu, który jest bardzo cenny na tym etapie, bo to jest jedyne źródło dla nas zdobywania tego. Okej, okay, czyli tu powoli się kształtuje charakterek naszego władcy. Też niezły w walce, kurde. Ale to te bonusy z artefaktów chyba głównie. O, mamy bonus. Uuu, dobra robota naszej regentki. Wynegocjowała na kolejne 10 lat zniżkę na najemników, czyli kusi mnie, żeby ich nająć. Ale poczekam jeszcze, póki to ultimatum, tak. Póki jeszcze mamy czas, jeżeli chodzi o... Układ sił się zmienia na pozytywny. Czyli teraz, gdybym najął najemników, to byłoby ok. O! Patryk chce sojuszu. Sam się do nas odezwał. Dobra. Z punktu widzenia politycznego dla naszej regentki to jest tak, logiczna decyzja tutaj. Czyli dzięki temu mamy z nim sojusz i dzięki temu opuści tą frakcję i dzięki temu nie będzie rebelii. Okej. Okay. Kurde, wow. To jest tak, to jest ciekawe. Roller coaster trochę. Troszkę taki roller coaster. Chyba możemy tempo przyspieszyć delikatnie. Kiedy kolejne zabawy mogę odpalić? Za 2 lata dopiero, ok. A pytanie też, kiedy objazd będę mógł zrobić, bo tam nie trzeba było być dorosłym technicznie. 12 lat trzeba mieć, ok. Okej, dobra. 12 lat i objazd wasali walniemy. Król Anglii chce sojuszu. Okej, czyli będziemy mieli sojusz z Danelaw i Anglią. Okej, dobra, nasza regentka się godzi na to. Nasza regentka na to się godzi. Czyli mamy w tej chwili, tak, dość potężnych dwóch sojuszników. Troszkę daleko, ale... Chociaż jesteśmy sąsiadami, mamy terytorium nad Morzem Północnym też. Jakby nie patrzeć. Okej, frakcja wciąż troszkę niebezpieczna. Zaaranżowanie mariażu. Okej. Chcę, żeby córka króla Jarosława o 1000 twarzy poślubiła Blusa z rodu Milczan. To nie da sojuszu. Ale poprawi relacje, tak więc ja się zgodzę. I być może teraz moglibyśmy tak czy inaczej zawrzeć sojusz, ale nie. Może rajd? Rajd byłby bardzo ryzykowny. Dania się rozpada. Kiedy jest regencja, nie można wypowiadać wojen. Dopóki nasz król jest dzieckiem, nie można wypowiadać wojen. Okej, ta frakcja wciąż jest niebezpieczna. Zbyt słaba, żeby wysyłać ultimatum, ale... O nie! Moja siostra została ranna. Co się stało? Poważnie ranna. Ciężko ranna. O kurde, ten jej przyszły mąż ma już 19 lat. Troszkę duża różnica wieku. Okej. Okay. Mamy do wyboru ryzykowną kurację, albo brak kuracji. Spróbuj ryzykowną. I co? Co się z nią stało? Co się jej stało w ogóle? Okej, nie wiem, czy to pomogło. Trudno powiedzieć.
Mogę. Patrzyłem do wspomnień, tak, nie było tego. Okej, to jest bunt duńskich chłopów. Czyli ich powinniśmy zgnieść bez problemu. Zwołać wojska, zgnieść tych buntowniczych Duńczyków. W sumie to mogę dosłownie coś takiego zrobić. Nowa frakcja utworzona przeciwko nam. Pruscy populiści. Ha, czego oni chcą? Chyba mamy niską kontrolę w Barcji tutaj. Trudno się mówi. Okej, okay, regentka coraz potężniejsza. Wow, to się wymaksuje. Pytanie, co ona może zrobić potem? Pytanie, co ona będzie mogła potem zrobić, cholera. Czy będzie mogła zdetronizować naszego króla, czy coś? To jest pytanie. O, i widzę, że tu się ktoś ogłosił księciem Szlezwiku. Tak? Tak, Grombr się ogłosił księciem Szlezwiku. Mogę po raz kolejny poprosić go o nawrócenie, ale raczej się nie uda. Ale poprośmy tak czy inaczej. Zasugerujmy. Nie. Czyli ten wasal, w sumie dziwne, że nie dołączył do frakcji, bo... tak, on mógłby się zbuntować, ma motywację. A dobra, bunt stłumiony, doskonale. Rozwiąż siły, tak, bo nie możemy ponosić tutaj strat. Niepotrzebnie. Ta frakcja znowu wzrosła w siłę. Kto zmarł? Jaromił Jednooki zmarł. O, cholera. Czyli to jest nasz... Okej, z nim mamy troszkę nieco lepsze relacje. Okej, zrobię chyba też zmianę tego, bo on faktycznie nie lubi naszego króla. Czyli zmienię kapłana i zmienię nauczyciela i zmienię gwardzistę, bo... To wina czatu. Powiedzmy, że przekonaliście regentkę, żeby nie ufać temu Hausjarowi. Okej, kto powinien być nowym kapłanem? Czy mamy kogoś z dobrą wiedzą? O, nasza matka jednak jest na naszym dworze znowu? Okej, regentka. To pasuje, że nadużyje swojej władzy, żeby mianować się kapłanką. Potrzebujemy także nowego marszałka. Nowego wojewodę. Chyba damy to tak, nowemu księciu Pomorza. Gdzie on jest? Książę Ryszard. Tak, młody książę Ryszard. Chyba mamy z nim dobre relacje ogólnie. O kurde, patrzcie, Skubany poślubił ją. Czyli tu będzie połączenie tych ziem. Okej, czyli na Pomorzu będzie teoretycznie dość potężny wasal potem. Okej, dobra, teraz tak, wymieńmy tego nauczyciela i gwardzistę, bo... Czyli szukamy kogoś z dobrą wiedzą. Majda Rot. W takim razie. I co do gwardzisty też mówicie, żeby go wymienić. Okej, dobra, wymień. Styrbjorn. Będzie średniej jakości. A niech będzie. Okej, okay, miejmy nadzieję, że mnie lubi bardziej. Nie zdziwiłbym się, gdyby to regentka stała za tymi morderstwami, ale ona jest bardzo daleko w sukcesji.
Największą motywację, motyw miałby Patryk. Okej, okay, będzie bu... O, czterech wasali. Tak, tak jak myślałem. Jarl Szlezwiku dołączył do tej frakcji. Okej, okay, czyli chyba musi być bunt, cholera. Okej, okay, najmniej najemników. Nawet jeżeli dojdzie do buntu, to i tak się przydadzą. Może poczekam jeszcze chwilę. Poczekajmy jeszcze trochę. Styrbjorn głupi, ale to nie szkodzi jako tak gwardzista, taki mięśniak, który pilnuje naszego króla. Powinno być wystarczające. Okup. Okej, okay, dobra, pewnie. A my jeszcze jakichś jeńców? Nie. Dobra, weźmy tych najemników. Mamy zniżkę, tak czy inaczej. Najmijmy najemników. Okej, okay, weźmy troszkę tych bondi. Mają bonusy na farmach i równinach. Kompanie psa, dawaj łuczników. Czy to zniechęci buntowników? Nie. Ale prawie. Okej, okay, wojna domowa będzie. Dużo będzie zależało od naszych sojuszników. Dlaczego król Danii oblega Wolin? O kurde. Ten Ryszard chce podporządkować sobie całą Danię. Jeżeli on wygra tą wojnę, a wskazuje wiele, że wygra... O kurde, wow. Ale pytanie, czy przejmie jego tytuł królewski wtedy, bo wtedy odpadnie od nas, kurde, Pomorze. Okej, okay, dzieją się... Tak, dzieją się tu dziwne rzeczy teraz, kiedy nie ma władzy królewskiej. Jest tylko ta regencja. Tak. Okej, okay, za 8 miesięcy. Wybuch buntu. Co, zobaczmy... Force demands. Branisława, to ona rozpoczęła tą wojnę, ta ze Słupska. O kurde, ona stanie się nową królową. Wow, czyli ona to rozpoczęła tą wojnę, wow. Czyli, okej, okay, wow, czyli scenariusz jest taki, że odpada od nas Pomorze, które stanie się niezależnym królestwem Danii. Ciekawe. Ciekawe. No dobra. Kiedy możemy zabawy kolejne odpalić? Za 5 miesięcy, ok. Może poczekamy z zabawami. Tak było. Ultimatum od wasali też przypada za 5 miesięcy, tak więc. O nie! Nasz młody król zachorował! Okej. Czy chcemy ryzykowną kurację? Wiemy, jak to się może skończyć. Przeważnie to jest kastracja. I mamy tą medyczkę Majda Rod, która jest. Okej, okay, nowicjuszką, zielarką. Ma dobrą wiedzę. A, kurde. Weźmy konserwatywną kurację. Numer jeden. Jeszcze gorzej! Okej, czyli nasza medyczka wymieszała tu jakieś zioła i to jeszcze bardziej pogorszyło stan naszego młodego króla. Przez rok będzie miał pogorszone symptomy. Kurde. Mamy dworskie wydarzenie. Książę Hoger odwiedził nasz dwór. Książę Hoger, reformator z wschodniej Frankonii. Okej, okay, czyli tutaj imponuje innym swą hojnością.
Czy będziemy tutaj coś robić z nim? Możemy go wykopać z dworu. Nasza regentka niech go wykopie z dworu, bo podkupuje autorytet naszego chorego w tej chwili króla. Okej, okay, jeżeli przetrwa rok, to mamy szansę, że się z tego wyliże, ale... Wcześniej wybuchnie rebelia. Za 2 miesiące. A, możemy też wybrać ten perk. Ja poczekam z tym. Poczekamy, aż będziemy mieli króla, który jest pełnoletni. Teraz tak. Albo dobra. Okej, okay, w każdej chwili możemy otrzymać ultimatum. Ja bym nie chciał, żeby ona wygrała tą wojnę. Ale ta Dania się sypie. Okej, okay, czas, abyś... Tak, czyli czas królu, abyś zatwierdził niezależność Prus, a także innych księstw, które bezprawnie należą do Arkonii. Okej, okay, nasza regentka odmawia. Nie będzie tak szantażowana. Okej, okay, czyli mamy wielki bunt wasali. Buntują się Mazury. Buntują się Prusy. Buntuje się ziemię Polan. I Szlezwik. Okej. Okay. Wzywamy naszych sojuszników. Wszystkich, których możemy wezwać. Król Jarosław o 1000 twarzy. A, tu tak, jako członka rodu możemy wezwać. Maria z Błot, pewnie. I Bożywoj, o, budowniczy świątyń, który stał się księciem Łużyc. Wasalem Jarosława. Wezwij. I wzywamy też królową Cecylię z Danelaw. I króla Harolda, który ma przydomek Król Piękności, Piękna i Szlachetności. Króla Anglii wzywamy także. Okej, okay, wow. Dobra, dawaj. Wezwać tarczowników, wezwać naszych wojów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, pierwszy ruch to być może będzie uderzenie na wodza Szlezwiku. To co da nam czas do przybycia sojuszników. I tak, pozbędziemy się tego, zanim te armie się połączą, bo tu chyba nie chce iść na wschód, to się połączy w jednego wielkiego bloba. Armie z Wielkopolski, z Mazur i z Prus. Czyli pierwszym ruchem będzie zneutralizowanie jarla Szlezwiku. I teraz tak, okej, potrzebujemy nowego skarbnika, bo stary się zbuntował. Dajmy to Patrykowi, wynagrodźmy naszego wiernego wuja i wasala. Okej, okay, królowa Cecylia dołączy do wojny po naszej stronie. I... Okej, okay, Bożywoj, budowniczy świątyń, także dołączy do wojny po naszej stronie, doskonale. Plus jest taki, że jeżeli wygramy, to regentka będzie mogła zrobić porządki z tymi zbuntowanymi wasalami. Okej, okay, tu jest tylko 1000 armii Szlezwiku, czyli zgnieciemy to bardzo łatwo, to będzie dobre otwarcie tej wojny domowej. Król Jarosław o 1000 twarzy także dołączy do wojny po naszej stronie, doskonale. Podobnie jak król Harold z Anglii i Maria z Błot. Ale oni też mają sojuszników. Książę Mazowsza dołączy do wojny przeciwko nam. Okej, okay, czyli tu mamy blok... Dość duże skupisko wrogich sojuszników. O kurde, jakby... A, i akurat teraz... Wikingowie najeżdżają na Pomorze. Wow, kurde. Świetny timing. O kurde, oni są tu. Wikingowie pojawili się tu i miażdżą tego zbuntowanego księcia Szlezwiku, jarla Szlezwiku w tej chwili. Kurde, się dzieje. A, się dzieje, okej. Okay. Czy ja może poczekam nawet? Okej, okay, dobra, chodźmy do Kisini. Wow, ale chaos.
chaotyczna sytuacja, ale przynajmniej zgniotą za mnie buntownika, tylko minus jest taki, że nie dostanę warscora. Okej. Gdańsk oblegany przez Prusy. Dajmy tu najlepszego dowódcę, jakiego mamy. Kapitan Jakub z kompanii Psa będzie najlepszy, najwyraźniej. Okej. Zignoruję na razie tych Wikingów i skierujemy się chyba tutaj. Bo niektórzy nasi sojusznicy zaczynają tu ściągać. Pytanie, jak idzie ta wojna i jej? Okej. Trudno powiedzieć. Ja bym wolał, żeby przegrała. Czyli jest argument za tym, ale to było naciągane, żeby pozwolić Wikingom zdobyć Pomorze. Bo wtedy to Pomorze ode mnie nie odpadnie. Znaczy, nie odpadnie do Danii, powiedzmy tak. A, to jest oto Pomorze, okej. Na razie ignoruję Wikingów. Skupimy się na tym. Nie będziemy negocjować z Wikingami. I nasz władca wraca do zdrowia. Doskonale, jest nadzieja. Tylko nie, żeby nie został zamordowany, kurde, znowu. Okej, ci Wikingowie postanowili tu zostać i oblegać Schleswig. To nie jest celem ich kampanii, czyli mogę to zignorować de facto. Okej, tu się gromadzą dość spore siły wroga, ale mamy także 3,5 tysiąca Serbo-Łużyczan i 1700 Łużyc. Dobra, chodźmy do tego obleganego Gdańska. Będziemy mieli dobrą pozycję, oni będą tak uwięzieni po tej stronie Wisły. Nawet być może dobrze, jeżeli te wojska także się skoncentrują pod Gdańskiem. Okej, przestraszyli się, przerywają oblężenie. To daje nam inicjatywę, doskonale. Świecie oblegane w tej chwili, to będzie dogodne miejsce do stoczenia bitwy. I Jolanta może... A, okej, dobra, wolnimy ten mariaż, to jest bez znaczenia. Okej, dobra. Bitwa. Na koniec wolnimy jeszcze bitwę. Okej. Dobra, nasi sojusznicy, Serbo-Łużyczanie, przechwycili tutaj wojska polańskie. Bitwa pod Chojnicami. I mamy tutaj zbuntowanego księcia Leszka, który nie jest w dobrej pozycji. Mamy miażdżącą przewagę. Jego sojusznicy umykają. Nie będą go wspierać, czyli bardzo możliwe, że wytniemy jego siły w pień. Tak, nic tu nie przetrwało doskonale. Rzeź pod Chojnicami. 1600 zbuntowanych Polan pokonanych. Tylko ta, widzę po warscorze, że ta wojna może potrwać długo. Okej. Dobra, ale 21. Okej, dzieje się. Okej, wiecie co? Dzisiaj jak zaczynałem ten stream, to już miałem takie przeświadczenie. Okej, dobra, ten Barnim utworzy Imperium. Naprawdę będę musiał się męczyć, żeby nie zablobować. A tu patrzcie, CK, tak, Crusader Kings zaskoczyło i mamy kompletny plot twist. I zielonego pojęcia nie mam, jak to się dalej ta rozgrywka potoczy, ale to dobrze, bo jest ciekawie dzięki temu. Dobra, tyle ode mnie. W takim razie miłego weekendu życzę i zapraszam w poniedziałek w tej chwili na Shadow Empire.